Marcin Antosiewicz, witam Państwa ponownie, tym razem w rozmowie z najlepszymi dziennikarzami z Polski i Niemiec. To będzie rozmowa z nominowanymi i laureatami polsko-niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej imienia Tadeusza Mazowieckiego. Przypominam, jak każda debata w ramach 14 polsko-niemieckich dni mediów, ta także jest interaktywna. Czekamy na Państwa komentarze, opinie i pytania do najlepszych dziennikarek i dziennikarzy z Polski i z Niemiec. I w tej chwili bardzo się cieszę, że jest z nami Simone Trider, która była nominowana w kategorii Radio za materiał Da Holocaust von Gardelegen z MDE Kultur. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten materiał opowiada o tym, że w nocy z 13 na 14 kwietnia 1945 roku naziści zamordowali 1016 więźniów właśnie w okolicach Gardelegen, a następnego dnia alianci wyzwolili ten obóz. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Witam także bardzo serdecznie laureatkę nagrody w kategorii radio, Wiktoria Marciniak, za reportaż Dawid kontra Goliat, który opowiada o wytoczonym w Polsce procesie dotyczącym serialu wojennego wyemitowanego przez niemiecką stację CDF. Dzień dobry, Wiktorio. Mam nadzieję, że tak, słyszymy się, znakomicie. Witam także trzecią dziennikarkę i redaktorkę, także laureatkę, tylko że w kategorii telewizję. Elisabeth Lehmann, która wspólnie z Moniką Sieracką, gratulacje dla obu pani oczywiście, otrzymała nagrodę za film Nazistowskie porwania dzieci, zapomniane ofiary, z MDR i z Deutsche Welle są obie redaktorki. Film opisuje losy trójki dzieci, którym w czasie II wojny światowej odebrano polskich rodziców i ojczyznę, by poddać je Germanii. W porządnych niemieckich rodzinach, w cudzysłowie w porządnych niemieckich rodzinach w tamtym czasie. Elisabeth Lehmann, dzień dobry. Czy się słyszymy? Mam nadzieję, że tak. Dzień dobry. Halo. I teraz jeszcze dwóch kolegów, dwóch dziennikarzy. Zacznę od Daniela Olczykowskiego, który wygrał w kategorii multimedia wspólnie w teamie z Januszem Schwertnerem, Dawidem Serafinem, Patrykiem Motyką, Michałem Bachowskim i Pawłem Korzeniowskim, jak również z Witoldem Juraszem, za materiał Wysychamy. Ten materiał ukazał się na stronie onet.pl, a także na stronie noise.pl. Jest to materiał multimedialny. Za chwilę będziemy o nim rozmawiać i między innymi materiały na niego otrzymali koledzy w ramach stypendium dziennikarskiego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry, witam wszystkich, słyszymy się jak najbardziej. Znakomicie, dzień dobry. I witam także Tomasza Kurjanowicza, freelancera, który został nominowany za materiał Das Chaos ist die Hoffnung, który ukazał się na łamach Die Zeit. Materiał opowiada o tym, w jaki sposób scena kulturalna rozwija się w Polsce od momentu przejęcia władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Halo, czy się słyszymy? Tak, widzę, że tak. Moi drodzy, i na początek chciałbym was zapytać, przez cały dzień dzisiaj mówimy, że pandemia wywróciła życie bardzo wielu osób pracujących na pograniczu, czy też mających bardzo wiele do czynienia w Polsce z Polską i Niemcami, no i oczywiście wewnątrz tych krajów. Chciałbym zapytać, bo wasze materiały częściowo albo w całości powstawały właśnie w tym trudnym czasie. Jak w takim razie pracowaliście nad zwycięskimi materiałami? Jak robiliście nagrania? Jak montowaliście? Jak wyglądało produkcję, jak wyglądał research, jak wyglądało docieranie do waszych rozmówców w tych trudnych czasach pandemii, jak wyglądały te kulisy tych zwycięskich materiałów? I może zacznę od Wiktorii Marciniak. Also ich muss ja erstmal sagen, dass meine Arbeit wahrscheinlich ein bisschen anders abgelaufen ist als bei den anderen, da ich meine Bachelorarbeit eingereicht habe. Ich studiere nämlich noch, ich bin noch in der journalistischen Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und zu der Zeit habe ich ein Praktikum gemacht in Warschau, das war 2019 und dort habe ich erstmal die ganzen Interviews geführt und genau habe die dann später alle zusammengefügt und meinen Beitrag produziert. Corona habe ich dann insofern gespürt, als dann die ganzen Bibliotheken zu waren und ich sehen konnte, wo ich dann meine Bücher und meine Informationen herbekomme. Aber so direkt habe ich das jetzt bei der Arbeit nicht gespürt, weil die O-Töne, die ich dafür gesammelt habe, halt schon vorher hatte.
Jak to się w ogóle stało, Wiktoria, że zajęłaś się tym tematem i czy uważasz, to będzie pytanie do wszystkich, czy ten temat jest reprezentatywny dla relacji polsko-niemieckich w roku 2021? Also ich war auf der Suche nach einem Thema für meine Bachelorarbeit und habe dann durch Zufall, diese von dieser Klage gelesen, fand das sehr interessant. Es hat mich wahnsinnig interessiert, wie es sein kann, dass ein und derselbe Film in den beiden Ländern so komplett verschiedene Medienechos auslöst und habe dann angefangen zu recherchieren und am Anfang dachte ich noch, ja, ist doch voll klar, warum regen sich alle so auf und je mehr ich mich mit der Materie befasst habe und je tiefer ich auch mich in die polnische Geschichte eingearbeitet habe, desto klarer wurde mir, dass es dann doch nicht so klar ist und dass das deutsch-polnische Verhältnis von beiden Seiten nochmal beleuchtet werden muss und dass die gerade auch die deutsche Seite vielleicht ja ein bisschen besser über die polnische Seite informiert werden sollte. Że bardziej przyjmujesz polską pozycję. Ja wiem, że to jest trudne pytanie zawsze do reporterki, bo chcemy być neutralni, ale czy z twojego ostatniego zdania może wynikać, że w takim razie bardziej skłaniasz się do rozumienia polskiej pozycji? Also, ich habe ja in meinem Beitrag und das wurde in der Laudatio, fand ich sehr schön hervorgehoben, habe ich versucht, beide Seiten zu beleuchten, ohne eine Seite einzunehmen, beziehungsweise wollte dem Hörer, der Hörerin überlassen, was er oder sie denken kann und soll. Ich wollte da keine Meinung vorgeben. Was ich aber betonen möchte, ist, dass auch immer wieder in diesen Studien, beispielsweise bei diesem Stimmungsbarometer, das Agnieszka Wada beispielsweise immer für die Konrad-Adenauer-Stiftung jedes Jahr durchführt, jedes Mal klar wird, dass die Deutschen weniger über die polnische Geschichte wissen als die Polen über die deutsche Geschichte. Und das, finde ich, ist etwas, woran die Deutschen oder ja, arbeiten sollten. Tak, to zawsze widzimy właśnie w barometrze, także w tegorocznym. Chociaż też on pokazuje, że historia jest mniej ważna dla obu społeczeństw, że bardziej liczy się teraźniejszość i przyszłość. To zapytajmy w takim razie, wróćmy może do nominowanych, do Simone Trider. Jak to było w pani przypadku? Jak pani pracowała nad swoim materiałem w tych dziwnych czasach pandemii? Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an Vika. Ich bin sehr gespannt, ich habe versucht, das zu hören, aber das klappte irgendwie nicht so gut, aber ich kann das noch hören, den Beitrag. Ich hatte insofern, dass ich die Aufnahmen für die Urne im Februar gemacht habe und die am Manuskript dann bis in den März hineinging. Dann war das nicht ganz klar, ob die Aufnahmen gemacht werden können, weil das dann schon mitten in der Pandemie war. Und wir haben eigentlich, dass da wohl ein kleines Fenster frei war, dass dass tatsächlich im Studio das macht eine Schauspielerin zu Hause, spricht das ein. Es war dann nicht nötig, es konnte dann auch im Studio gemacht werden. Und da war ich dann sehr froh, dass das gesendet werden konnte. Das war an dem 13.14. Das war der 5. Jahrestag, der eben auch der Holocaust von Gardelegen genannt wird, wo
Rozumiem. A jak to się w ogóle stało, że pani zainteresowała się tym tematem? Ja jeszcze raz powtórzę, może na początku nie wszyscy słyszeli, to jest historia nieznanych tak naprawdę do tej pory faktów powszechnie, kiedy naziści w nocy z 13 na 14 kwietnia 1945 roku zamordowali 1016 więźniów w obozie pod Gardelegen, a następnego dnia, dosłownie za kilkanaście godzin, ten obóz został uwolniony, oswobodzony przez aliantów. I jak pani wpadła na ten temat? Dlaczego pani się nim zainteresowała? Das ist kein Lager. Das ist, glaube ich, wichtig. Die KZ-Häftlinge kamen aus verschiedenen KZs. Das war im Zoo des Märsche, also die sogenannte Evakuierung der KZ. Und die waren in einem Bereich im Gardelegen mit Zügen angekommen. Und dann an der einen Seite die Amerikaner, an der anderen Seite die Russen. Sind dann von diesem Ort, das ist ein kleiner Ort, Gardelegen, in eine Scheune verbracht. Das Lager. Sie wurden also für diese Nacht in diese Scheune verbracht und es wurde ihnen gesagt, dass sie dort von Amerikanern dann oder den Amerikanern übergeben worden sind. Deswegen sind die dort freiwillig reingegangen. Dann wurde von SS-Leuten und teilweise auch Bürgern von Gardelegen diese Scheune angezündet. Es wurde hineingeschossen. Es gab wenige, es gab nur 7 Lebende, deren Urteil ich hatte, Texte ich hatte und die auch in dem Feature zu hören. Das Thema beschäftigt mich. Ich habe mich vor über 10 Jahren mit Kristuska befasst, eine polnische Widerstandskämpfe, die hier in Halle, ich sitze in Halle, eines hingerichtet worden ist. Sie hat in der Armee Jorwa gearbeitet und Verlobter war Walz, der ist in dieser Scheune entgegen mit verbrannt. Es sind also praktisch zwei Polen, meiner unmittelbaren Umgebung zu Tode gekommen sind. Das Grab des Christina ist einige Meter von mir entfernt, ist ein Friedhof, dort sozusagen ihr Leiden anonym beigesetzt worden. Dadurch habe ich, also dadurch, dass ich in Halle wohne, hier ihr Hinrichtungsort ist, dort liegt, auch eine persönliche Beziehung entwickelt. Ich habe darüber auch zwei Bücher und übrigens auch schon mal ein Feature für den deutsch-polnischen Journalistenwettbewerb, war glaube ich 2015. Dokładnie, to był rok 2015. To jeszcze dokładnie to samo pytanie do pani Simone, co pytanie do Wiktorii Marciniak. Czy pani uważa, że ta historia dzisiaj jest reprezentatywna dla relacji polsko-niemieckich? Dlaczego pani wysłała tę pracę na konkurs? Auch aus dem Grund, dass das den, ich muss dazu sagen, dass das Groß dieser Opfer, die dort in der Scheune verbrannt sind, waren Polen. Das war das. Und ich konnte eben auch diese beiden jungen Leute, die waren beide 24. Ich habe in Recherchen auch Liebesbriefe gefunden. Ich, ihr Leben erzählen, auch ihre Träume, dass sie zusammen also Berufe sich vorgestellt haben. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich habe das Buch auch übrigens, das erste Buch, Zelle Nummer 18, viel in Schulen, auch in Polen. Wir haben auch deutsch-polnische Projekte gemacht, um, ja, das Tor sagt, Geschichte präsent bleibt, beziehungsweise mit erinnert. Also ohne zwei Sendungen, dass das den Schülern. Also wir haben da auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
Rozumiem. To teraz przejdźmy do Elizabeth Lehmann. Jak to było w waszym przypadku? Mówię waszym, bo wy razem wspólnie z Moniką Sieradzką nakręciłyście ten film. Jak wyglądała wasza praca? Czy ona była częściowo w Koronie? Jak wyglądała ta produkcja, kulisy tego filmu, nazistowskie porwania dzieci, zapomniane ofiary? Also ich muss dazu sagen, die Produktionszeiträume im Fernsehen sind natürlich ein bisschen andere. Das heißt, die Corona-Pandemie hat uns nicht so ganz hart getroffen während des Drehs. Also wir haben vor allen Dingen im Herbst 2019 bis Winter 2019 gedreht und da war Corona quasi noch kein Thema. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Film fertigzustellen, bevor Corona dann auch wirklich zugeschlagen hat. Was sehr, sehr schade war, wo uns Corona dann sehr getroffen hat, ist, dass die Premiere abgesagt werden musste, wo auch alle Protagonisten und Protagonistinnen erschienen wären. Und das sollte im Kino in Leipzig laufen, im Rahmen der Buchmesse. Und das musste dann leider quasi 24 Stunden vorher abgesagt werden, weil das Risiko einfach zu hoch war. Und das war schon relativ schmerzhaft, muss ich zugeben. Pani Lehmann, pytam, czy macie już nowy termin premiery? Wir hatten dann tatsächlich einen zweiten Termin bekommen und zwar sollte das Ganze auch nochmal in Warschau im Kino aufgeführt werden. Auch das ist dann durch Corona ins Wasser gefallen, aber natürlich ist der Film im Fernsehen gelaufen, also auf dem Geschichtsplatz der ARD, Geschichte im Ersten, in der Deutschen Welle ist es natürlich auch ausgestrahlt worden und läuft dort auch im Prinzip weltweit, weil die Deutsche Welle ja in viele Sprachen übersetzt und so hat der Film dann hoffentlich auch sein Publikum gefunden. To proszę jeszcze powiedzieć, jak to się stało, że zajęłyście się tym tematem, jak na niego trafiłyście? I to samo pytanie jak do poprzednich nominowanych laureatek. Czy uważacie, że uważacie, mówię do pani i trochę do Moniki Sieradzkiej, pewnie macie to samo zdanie, że on jest reprezentatywny dla relacji polsko-niemieckich 2021? Dlaczego wysłaliście tę pracę na konkurs? Dass wir das Thema überhaupt aufgegriffen haben, ist wirklich meiner Kollegin Monika Sieradzka zu verdanken. Das war ursprünglich eine Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Online-Medium Interia.pl und der Deutschen Welle. Und das ist in Deutschland, dieses Thema, dieser Kinderraub der Nazis, dieser Plan der Nazis, ist in Deutschland ein Thema, was wenig bekannt ist. Ganz anders als in Polen. Also insofern kann ich auf die Frage, ob das repräsentativ ist für die deutsch-polnischen Verhältnisse, kann ich vielleicht sagen, jein. Also in Polen, wie gesagt, ist das Thema sehr bekannt, sehr präsent. Es herrscht eine sehr emotionale Beziehung auch zu dem Thema. In Deutschland wiederum ist das Thema überhaupt nicht bekannt. Das ist uns während der Recherchen ganz oft aufgefallen, dass die Leute sehr überrascht waren. Auch vom Ausmaß dieses Plans und dieser Katastrophe. Und wie meine Vorrednerinnen ja auch schon sagten, Geschichte ist immer ein heikles Thema zwischen Deutschland und Polen und es herrscht in Deutschland großer Nachholbedarf, was die polnische Geschichte angeht und auch die deutsche Geschichte in Polen oder verbunden mit Polen. Und insofern, glaube ich, ist der Film ein ganz wichtiger Beitrag, um auch ein bisschen Rationalität in die Debatte zu bringen. Repräsentativ für die deutsch-polnischen Beziehungen heute möchte ich ihn eigentlich nicht nennen, weil ich doch sehr optimistisch bin, was die deutsch-polnischen Beziehungen angeht und schon der Ansicht bin, dass wir einen großen Schritt vorwärts gemacht haben. Und dass wir uns heute eigentlich ziemlich gut verstehen als Völker. Na pewno w porównaniu do historycznych wydarzeń. To pani Elizabeth, proszę pozwolić mi na dwa pytania z czata, za które bardzo państwu dziękuję, dotyczące historii właśnie. Pierwsze pytanie brzmi, czy są jakieś aspekty w historii, które łączą Polskę i Niemcy? Rozumiem, że chyba w tym pytaniu także chodzi o postrzeganie wzajemnej historii, które tutaj nas łączą. A drugie pytanie, czy materiały o historii polsko-niemieckiej mogą mieć dobry wpływ na te stosunki? Czy, no, pytając prowokacyjnie, czy rozdrapywanie tych ran, które są bardzo bolesne, ma dobrą stronę do budowania w przyszłości dobrych relacji polsko-niemieckich? Also in unserem Fall kann ich jetzt sagen, dass ich glaube, auf der
kleinen zwischenmenschlichen Ebene hat der Film ganz viel bewirkt. Also ich kann da ein schönes Beispiel dafür nennen. Einer unserer Protagonisten, Yusuf Sova, hatte am Anfang ganz große Probleme mit mir als deutscher Autorin und vor allen Dingen auch mit dem deutschen Team, also deutscher Kameramann und deutscher Tonmann, zu reden, obwohl ich auch Polnisch spreche. Also die Sprachbarriere war es nicht. Aber er hat mir im Laufe der Dreharbeiten gesagt, für ihn ist es ganz schmerzhaft, mit einer Deutschen zu reden, mit einem deutschen Team zu drehen, weil eben seine Geschichte bis heute nachwirkt und tiefe Wunden hinterlassen hat. Und durch die Vermittlung meiner Kollegin Monika Sieradzka ist er nach und nach, würde ich sagen, aufgetaut, hat Vertrauen gefasst und hat sich am Ende der Dreharbeiten fast bei mir entschuldigt, dass er so, wie er meinte, unhöflich gewesen sei. Und insofern, glaube ich, hat das einen ganz großen Beitrag geleistet auf der kleinen Ebene. Also das ist, finde ich, eine schöne Anekdote, wie es doch zu einer Art Versöhnung, also es ist ein großes Wort, aber eine Versöhnung im Kleinen gekommen ist. Piękna historia. A czym Monika przekonała pana Józefa? Ich glaube, also so viel Überzeugungsarbeit musste Monika Sieradzka gar nicht leisten, weil das haben wir bei all unseren Protagonisten und Protagonistinnen gesehen, es besteht ein tiefes Bedürfnis, darüber zu sprechen, über diese Erfahrungen, auch über dieses Unrecht, was passiert ist und auch teilweise über die falsche Darstellung im Laufe der Jahrzehnte auf beiden Seiten, also sowohl in Deutschland als auch in Polen. Und vielen Mitwirkenden war es ein großes Bedürfnis, diese Geschichte nochmal zu erzählen, nochmal aufzuarbeiten und das so für die Nachwelt festzuhalten und auch mit Blick darauf, das darf einfach nicht nochmal passieren. To tak bardzo często jest, kiedy rozmawiamy ze świadkami historii, że oni na początku właściwie myślą po tylu latach, że nikt nie chce ich słuchać i są bardzo wycofani. Dopiero później, jak faktycznie dziennikarz pokazuje zainteresowanie, otwierają się, bo chcą jednak opowiedzieć tę historię, żeby ona została, nawet wtedy, kiedy oni odejdą. To teraz bardziej współczesna historia z Die Zeit, Tomasz Kurjanowicz, ten sam zestaw pytań, jak wyglądała praca w pandemii nad tym tekstem. Dlaczego ten temat? Jak pan na niego wpadł? Dlaczego pan go wybrał? Dziękuję za pytanie, za rozmowę. Czy mam odpowiadać po polsku czy po niemiecku? Tak jak pan woli. Okej, to może tym razem po niemiecku. Also, ich bin kurz vorm Ende der Pandemie, vorm Anfang der Pandemie nach Warschau gefahren, um meine Reportage. Panie Tomaszu, mam prośbę, dlatego że tutaj od techniki, że mam poprosić pana o polski. Jeżeli pan daje nam do wyboru, to wybieramy polski na polsko-niemieckich dniach mediów. Proszę bardzo. Okej, dobrze. Przyjechałem do Polski w marcu, jak dobrze pamiętam, czy w lutym. To było naprawdę 3 dni przed, albo nie, tydzień przed rozpoczęciem pandemii. Dlatego ja miałem jeszcze szansę porozmawiać z ludźmi z teatru, ze sztuki, z muzeów, bez właśnie pandemicznego kontekstu. To znaczy, że miałem jeszcze szansę oczywiście porozmawiać w 4 oczy i się spotkać. To jest naprawdę bardzo ważne. W moim przypadku chodziło o muzea, o teatry, to znaczy też o instytucje kultury, które analizowałem, jak się zmieniały albo zmieniły w czasach PiS. Dlatego w sumie o tyle było troszeczkę dziwne, że właśnie te instytucje zaraz po moim wyjeździe musieli zamknąć. To na pewno było, miało wpływ na moją pracę, też na mój artykuł, bo to w tym przypadku była raczej teoretyczna jakby analiza o życiu kultury przed pandemią. Ale rzeczywiście była jedna rzecz, która mnie troszeczkę zasmuciła, otóż to, że miałem wywiad z panem ministrem Glińskim, Piotrem Glińskim, minister kultury, już miałem ten termin umówiony i miałem się z nim spotkać chyba w jeden dzień przed rozpoczęciem pandemii i niestety to spotkanie się nie udało, bo pan minister, który też jest wiceminister albo był wiceministrem Polski,
musiał jakby się zorganizować, bo już wiedział, co się będzie działo w Polsce. Dlatego o tyle szkoda dla mnie było, że nie miałam szans. I nadal walczę i staram się, żeby ta rozmowa odbyła się w przyszłości. Pozdrawiamy z tego miejsca wicepremiera Glińskiego. Może uda się teraz, kiedy pandemia odpuszcza, żeby taki wywiad doszedł do skutku z Tomaszem Kurjanowiczem. A proszę powiedzieć, a propos polityków, to od razu widzę pytanie z czata. To może do pana, panie Tomaszu. To nie jest przecież pierwszy temat, który pan pisze o Polsce. Czy komunikacja z polskimi politykami jest trudniejsza niż z niemieckimi? Pytają państwo. Co odpowiada Tomasz Kurjanowicz? Tak, o tyle jest ciężko się w ogóle skontaktować z politykami z PiS-u, bo jest, relacje niemiecko-polskie są o tyle skomplikowane, że politycy PiS-u i powiedzmy prawicowych partii nie ufają niemieckim dziennikarzom. Jak ja mówię, że pracuję dla Die Zeit, albo teraz już jestem redaktorem Berliner Zeitung, to widzę, że politycy są sceptyczni. Wydaje im się, że nie mają rzeczywiście szansy, żeby zostać jakby, albo żeby właśnie rządowe pomysły zostały pokazane powiedzmy w stylu obiektywnym czy mało ideologicznym, dlatego jest ten sceptyzm. Jest po prostu bardzo ciężko się spotkać, nawet tutaj w Berlinie, jak pracuję długo, już walczyłem o to, żeby porozmawiać z ambasadorem polskim, z panem Andrzejem Przyłębskim, którego też mocno pozdrawiam i już długo walczę o rozmowę, niestety się jeszcze nie odbyła, a wówczas się staram właśnie obiektywnie pisać i też perspektywę rządu polskiego obiektywnie ująć, ale mimo wszystko sceptyzm jest, dlatego jest najłatwiej rozmawiać z polskimi politykami z rządu, jak chodzi o sprawy zagraniczne, na przykład teraz jak chodzi o Białoruś i konflikty na wschodzie, to już jest dużo łatwiej, żeby z MSZ-em porozmawiać. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. To przejdźmy teraz do Daniela Olczykowskiego. To jest praca nagrodzona w kategorii multimedia. Siódemka z was nad nią pracowała. Bardzo multimedialna, podkreślali jurorzy, łącząca wiele środków, które oferuje internet. Jak to wyglądało wszystko w tych trudnych czasach pandemii? Team siedmioosobowy chyba nie mógł się regularnie spotykać. Pracowaliście tylko na Teamsie, Zoomie czy Skype'ie. Jak to wyglądało? Kulisy powstawania tego projektu. Dzień dobry, witam ponownie wszystkich i gratuluję laureatom. Tak, jeśli chodzi o pracę nad tym reportażem multimedialnym, to pandemia wpłynęła na tę pracę w sposób zdecydowany. Musieliśmy dzielić się na podzespoły, ponieważ no jest to reportaż multimedialny, który łączy i pracę operatorów, i lektora, i dźwiękowców, i dziennikarzy, i tak jak wspomniałeś, różne formy. To mieliśmy też dni zdjęciowe w terenie, w którym musieliśmy się właśnie w podzespołach poruszać. Na szczęście my kręciliśmy głównie różne obiekty natury, więc ta praca nie była w tym sensie aż tak mocno utrudniona, choć do kilku miejsc ze względu na obostrzenia nie udało nam się dotrzeć. I niestety kilkoro naszych rozmówców wycofało się w obawie przed ewentualnym zakażeniem, więc to jest taki faktycznie realny i negatywny wpływ pandemii na ten nasz reportaż. Natomiast no, było to fascynujące doświadczenie. My się za pracę nad tym reportażem zabraliśmy, z tego co pamiętam, w maju ubiegłego roku, więc i pomysł, i realizacja, i premiera tego reportażu odbyły się w trakcie pandemii. Natomiast wydaje mi się, że udało nam się przezwyciężyć te trudności i w ogóle jakoś takie mam wrażenie, że wszystkie media dość dobrze zreorganizowały się w tej pracy w czasie pandemii. Nam też się to udało i tak naprawdę, tak jak wspomniałem, jedyną stratą dla tego reportażu było, ale oczywiście dużą, kilkoro rozmówców, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału w naszym projekcie. Próbowaliście ich nagrywać przez internet?
Proponowaliśmy im to, ale niektórzy byli, nie byli nawet do tego przekonani na zasadzie takiej, że zawsze lepiej się spotkać na żywo, ale na żywo teraz nie, to może przy jakimś kolejnym projekcie. Zresztą postawiliśmy na dość dużą jakość, jeśli chodzi o wideo i dźwięk. Chcieliśmy, żeby to wszystko było jak najbardziej profesjonalnie, w najwyższej jakości, więc my też preferowaliśmy zawsze te spotkania na żywo. To pytanie z czata, za które Państwu dziękuję. Skąd taki pomysł na reportaż w formie multimedialnej? Chcieliście pokazać to wszystko, co może internet, czego nie mogą naraz wszystkie inne media? Poniekąd tak. My w Onecie od kilku lat robimy reportaże multimedialne. Nasz pierwszy projekt, w naszym pierwszym projekcie Przystanek Polska pokazaliśmy, jak wygląda Polska z perspektywy mniejszych miejscowości. Taki roboczy tytuł Polska, której nie widać z Warszawy. W kolejnym reportażu upamiętniliśmy ofiary katastrofy smoleńskiej. Przypomnieliśmy, jak wyglądał ten dzień, który no, zmienił nas wszystkich i zmienił Polskę. I zastanawialiśmy się, szukaliśmy tematów, które można by w taki multimedialny sposób pokazać i akurat połączyło się to z tym, że też od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się, jak dogłębnie i w sposób atrakcyjny też dla czytelników, bo nie ukrywajmy, to jest też podstawowy cel tworzenia takich reportaży, jak przedstawić problem braku wody i ogólnie problem zmian klimatycznych w Polsce i na świecie. I te dwie koncepcje, te dwa tropy nam się bardzo fajnie ze sobą połączyły, no i wzięliśmy się do pracy. Użytkownicy doceniają taką formę. Ile macie odsłon do tej pory na stronie Onetu i Noisa? W tej chwili już nie pamiętam, ale znaczy tych odsłon na pewno cały czas przybywa. W tamtym w momencie po premierze to było 1,5 miliona odsłon. I tak też te nasze reportaże multimedialne w tych okolicach odsłon oscylują. Ostatnio pokazaliśmy reportaż multimedialny z okazji 120. rocznicy narodzin rotmistrza Witolda Pileckiego i też było około 1,5 miliona odsłon. Także chociaż reportaż o Smoleńsku miał 3 miliony odsłon, więc nasi widzowie, nasi czytelnicy to doceniają. Oczywiście nie wszyscy przebrną przez całość. Dostajemy wiele takich sygnałów i listów, i telefonów, że część osób sobie jakby dzieli konsumowanie tego reportażu, że zaczynają rano, potem robią sobie przerwę w pracy, zostawiają sobie na wieczór, niektórzy oglądają go przez kilka dni, więc no na pewno nie jest to coś, przez co można przejść za jednym razem tak łatwo. Myślę, że obejrzenie całego reportażu Wysychamy, no to jest około 1,5 godziny. No właśnie, bo zdaje się, że w tego typu projektach może nie jest tak imponująca liczba klików, co liczba czasu spędzonego na nim, co także z perspektywy internetu ma ogromne znaczenie. Danielu, ostatnie bardzo szybkie pytanie do ciebie. Czy ty się czujesz wygranym w pandemii jako przedstawiciel medium internetowego? Czy to jest wasz czas? Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że wszystkie media, przynajmniej tak jak obserwowałem media polskie oraz zagraniczne, wszystkie media dość dobrze zreorganizowały się i przystosowały do pracy w pandemii, także telewizje. No imponujący był sposób, w jaki przestawiły się na połączenia online podczas programów na żywo. Także oczywiście w Onecie mieliśmy z tym do czynienia. Wydaje mi się, że ja się czuję wygrany jako dziennikarz, w tym sensie, że udało nam się wszystkim mediom w zasadzie przejść przez ten czas obronną ręką z punktu widzenia technologicznego. Czy z punktu widzenia merytorycznego, oczywiście media są różne i tutaj można by o tym bardzo długo dyskutować. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o technologię, to tutaj telewizje szły równym krokiem razem z internetem. Oczywiście najtrudniej miała prasa i nad tym ubolewam, ale też część tytułów bardzo sprawnie się przeniosła, przerzuciła ośrodek ciężkości do internetu i ci, którzy szybko to zrobili, to na tym na pewno wygrali.
No właśnie, prasa drukowana miała najgorzej, dlatego że także saloniki prasowe przecież były zamknięte w dużych centrach handlowych. To ciekawe, że mówisz, że media na tym wygrały, dlatego że w międzyczasie w tej pandemii słyszeliśmy, jeżeli chodzi o polskie wydawnictwa, o kilku zwolnieniach grupowych, także ze względu na pandemię. Takie były tłumaczenia tych zwolnień grupowych. To jeszcze pytanie do was wszystkich, bo czas nas goni. Powiedzcie proszę, co wynika z waszego doświadczenia, czy łatwo się przebijacie z tematami polsko niemieckimi w waszych redakcjach albo w redakcjach, z którymi współpracujecie. I może zacznę od Elisabeth Lehmann. Ich habe ja das große Glück, für eine Redaktion zu arbeiten, wo ich mich mit dem Thema gar nicht durchsetzen muss. Also deutsch-polnische Themen sind da sehr willkommen und eigentlich quasi auch gesetzt. Aber natürlich, so gesamt, wenn man die Gesamtmedienlandschaft anguckt in Deutschland, war im vergangenen Jahr einfach, gab es andere dominierende Themen und für Deutschland und Polen hat sich dann relativ, haben sich die Leute relativ wenig interessiert. Also Corona hat alles überlagert. Aber man ist auch unter Normalbedingungen mit deutsch-polnischen Themen nicht unbedingt immer im Mainstream und muss sich immer seine Nischen suchen. Insofern hat sich das jetzt nicht so wahnsinnig auf die Arbeit ausgewirkt. Rozumiem, to zazdrościmy sytuacji pani Elisabeth, że ma pani taką łatwość w miejscu, z którym pani współpracuje. To pytanie do Tomasza Kurjanowicza. Ja pamiętam, jak jedna z korespondentek jednej z stacji niemieckich tutaj w Polsce, korespondentka powiedziała, że jeżeli chodzi o historię, to biorą chętnie, ale wszystko, co dotyczy już czegoś innego, na przykład kultury, no to się raczej nie kojarzy z Polską. To takie tematy zamawiają w Paryżu albo we Włoszech. Panie Tomaszu, Maszu zrobił temat o kulturze. Czy to oznacza, że coś się zmienia, chociaż z takiej bardzo ciekawej strony, też politycznej? Czy chętnie biorą w pana redakcjach, teraz pan jest Berliner Zeitung, wcześniej w Die Zeit, także do innych tytułów pan pisał, czy łatwo jest tam się przebić z tematami polsko-niemieckimi albo tematami tylko i wyłącznie stricte polskimi? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tak, zainteresowanie jest. Jak ja obserwuję, jak mam jakieś tematy, to chętnie gazety publikują te tematy, też jak chodzi o samą kulturę. Wydaje mi się, że jest dość mało, powiedzmy, dziennikarzy, którzy się rzeczywiście tym specjalizują i w tym jest chyba problem. Ale ja tutaj kolegom też, na przykład w Niemczech, zawsze mówię, że i każdy już tak powoli to też tak obserwuje, że polskie kino na przykład na europejskiej skali jest jedno z najciekawszych kin w Europie, może i na świecie, i zainteresowanie tym na przykład bardzo duże jest. Dla Die Zeit pisałam o kinie polskim i co roku piszę o festiwalu w Gdyni. Zainteresowanie jest tak samo, jak chodzi o muzea, jak chodzi o wystawy, jak chodzi o imprezy. Jest zaciekawienie, tylko jest po prostu mało ludzi, żeby o tym pisać. Rozumiem. To pytanie do Wiktorii, bo ty zaczynasz swoją przygodę z dziennikarstwem. Zdradzę, bo omawialiśmy to wcześniej, że mogę to zrobić. Masz 24 lata. Czy tobie się wydaje, ty masz też polskie korzenie, rodzice oboje pochodzą z Polski, ty już sama urodziłaś się w Niemczech. Czy myślisz, że z tymi tematami polsko-niemieckimi, czy też polskimi tematami jesteś w stanie się przebić w niemieckich mediach? Genau, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich noch nicht in einer Redaktion arbeite, aber ich habe schon Echos bekommen, dass sich die Leute, mit denen ich auch zusammenarbeite, die ja auch meine späteren KollegInnen werden, sehr interessiert sind an den polnischen Themen. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe, diese deutsch-polnischen Themen an die Redaktionen anzutragen und die auch umzusetzen und auch zu dem ja, Aussöhnungsprozess beizutragen, weil ich mich auch in dieser ja, privilegierten Lage vielleicht auch sehe, dass ich beide Seiten verstehe und beide ja, Geschichten irgendwie nachvollziehen kann und genau deswegen sehe ich das auch als meine Aufgabe in Zukunft als Journalistin.
Bez wątpienia, to jest twoja superpower. Pytanie z czata. Dlaczego tematy historyczne dotyczące Polski i Niemiec są wciąż na topie? To może z tym pytaniem zwrócę się do Elisabeth Lehmann, a później jeszcze spróbujemy. Pani Elisabeth, dlaczego te tematy, pani zdaniem, historyczne są wciąż na topie w Polsce i w Niemczech? Kurze Gegenfrage, kommt die Frage aus Deutschland oder kommt die Frage aus Polen? Also in Polen, glaube ich, ist das immer noch ein Top-Thema, weil viele Sachen nicht aufgearbeitet sind. Es hat auch viel mit der Regierung zu tun, mit der Regierungspolitik, wie im Moment auf Geschichte geschaut wird, dass bestimmte Themen auch nochmal neu interpretiert werden, möchte ich mal ganz neutral sagen. In Deutschland, also ich arbeite nun wirklich schon sehr, sehr lange in der Polen-Berichterstattung und ich ärgere mich da oft darüber, dass die Redaktionen häufig sagen, ja, wenn es ein Geschichtsthema ist, dann nehmen wir es gerne. Aktuelle Themen müssen immer quasi mit der Geschichte verknüpft werden. Also man macht, wie Sie auch schon gesagt haben, man macht eben selten was über Kultur oder über Lifestyle, über eben das ganz normale Polen, so wie es heute ist. Ich habe mir die Frage auch schon ganz oft selber gestellt, woher diese Geschichtsbesessenheit kommt, und ärgere mich auch oft über, um es ganz böse auszudrücken, über die Arroganz der Deutschen gegenüber Polen, quasi das Land, so wie es heute ist, nicht in Gänze sehen zu wollen. Und dass man eben in Deutschland immer noch den Fokus oder den Blick Richtung Frankreich, Großbritannien und dann die USA richtet. Also Polen fällt da immer ein bisschen hinten runter. Aber dafür sind wir ja auch da, um das zu ändern und da den Blick ein bisschen zu weiten. Trzymamy za was mocno kciuki w związku z tym. I jeszcze na koniec, dzisiaj spotykamy się w tym wyjątkowym dniu, w tym wyjątkowym miesiącu, można powiedzieć, chociaż za chwilę będzie ten właściwy miesiąc, czyli czerwiec. 30 lat po podpisaniu polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktatu, który dał fundament relacjom wolnej Polski i Zjednoczonych Niemiec. Jak wy oceniacie ten bilans z perspektywy medialnej? No media są po to, żeby się informować nawzajem, co się dzieje w kraju sąsiada, żeby się też rozumieć. Jak wygląda ten bilans z perspektywy medialnej w waszych oczach? I może zacznę od Daniela Olczykowskiego. Według mnie ten bilans wypada bardzo, bardzo korzystnie, bardzo pozytywnie, na plus. My w Onecie współpracujemy z wieloma niemieckimi mediami. Oczywiście w naszej grupie medialnej są takie media jak choćby Bild czy Die Welt. Współpracujemy także blisko z Deutsche Welle i myślę, że tutaj dobrym przykładem jest projekt, który został uruchomiony w maju, to jest projekt ENTR, który to jest taka specjalna platforma medialna, którą współtworzą wydawcy i organizacje z 6 europejskich państw, Francji, Portugalii, Niemiec, Rumunii, Irlandii i Polski. I jednym z inicjatorów w ogóle tego projektu jest Deutsche Welle, które zaprosiło Onet do współpracy, a projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską i niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Także to pokazuje, że ta współpraca jest, możemy na siebie liczyć i w zasadzie nie mam tutaj żadnego jakiegoś negatywnego przykładu. Zawsze, kiedy zwracamy się do naszych kolegów z niemieckich mediów i koleżanek, możemy liczyć na pełną pomoc i wsparcie, niezależnie czy byłoby to medium z naszej grupy, czy jakieś takie, z którym kontaktujemy się po raz pierwszy, co wydaje mi się, że jest w ogóle wspólną cechą dla dziennikarzy z całego świata, nie tylko z Polski i Niemiec, ale tak, możemy na siebie liczyć i mamy przykłady fajnej, naprawdę ciekawej współpracy. No tak, czasem łatwiej zresztą współpracować z kolegami z innego kraju niż z tego samego, bo przynajmniej nie występuje zjawisko konkurencji bezpośredniej. Tomasz Kurianowicz, pan także tak pozytywnie widzi to z perspektywy dziennikarza, te 30 polsko-niemieckich lat w zupełnie nowej rzeczywistości?
Raczej tak, tylko że nie wiem dokładnie, czy w jakim kierunku idziemy, bo jeszcze powiem szczerze, że mi się wydaje, że te kontakty, nie wiem, czy ewentualnie nawet nie były parę lat temu jeszcze lepsze. Na pewno pandemia jest pewnym ryzykiem i trzeba odnowić te kontakty. Jak chodzi o same komunikacje z Warszawą i z kolegami w Warszawie, dziennikarzy, to często piszę i się komunikuję i wydaje mi się, że mimo tego, że są jakieś konflikty polityczne między Niemcami a Polakami, to wydaje mi się, że przez ostatnie lata, też przez nowe generacje, jednak zbliżają się ludzie i chyba też po prostu też życia i życiorysy się zbliżają. Jest ta komunikacja, jest to jeżdżenie też po krajach. Dlatego w sumie jestem optymistyczny. Może na przyszłość w tych relacjach pomoże nam tytuł pańskiego tekstu nominowanego do nagrody Das Chaos ist die Hoffnung. Chaos jest nadzieją. Jaki jest bilans Simone Trider, dziennikarski, medialny, tych 30 lat polsko-niemieckich w nowej rzeczywistości? Mam nadzieję, że teraz będziemy się dobrze słyszeć. Ich glaube, dass die Akzeptanz abgenommen hat in diesen Jahren. Das hat auch der politischen Entwicklung zu tun, und zwar von Seiten. Und deshalb glaube ich, diese stärker zu die Geschichte und glaube ich wieder mehr, um von diesem Punkt wieder besser zueinander zu kommen. Das ist so mein Fass zu erklären. Aber ich bin ja auch älter und ich habe noch die DDR-Zeit und muss sagen, dass dort ein ganz großes Interesse an Polen gab, zumindest Intellektuellen. Das war Polen und Sachsen gewesen. Wir fanden Plakatkunst toll, wir fanden das Theater toll. Also da waren ganz natürlich auch, sagen wir mal, dadurch, dass es diesen Länderaustausch gab, wobei das natürlich ab dem 70er schwieriger wurde, aber es war prinzipiell unter den Intellektuellen ein großes an Polen. Und das hat leider, das sehe ich nicht mehr. Oder nur bei wenigen. Rozumiem. To ja jeszcze szybko przetłumaczę na polski, bo mieliśmy tutaj problem, żeby tłumacze dobrze panią słyszeli, że pani Simone mówi, że pamięta czasy NRD, komunistycznej Polski, komunistycznych Niemiec Wschodnich, kiedy interesy w Niemczech, jeżeli chodzi o rozwój kulturalny w Polsce, na przykład dotyczący teatrów, był bardzo duży, a w tej chwili on jest mniejszy, zdaniem pani Trider, i nie wiadomo, z czego to wynika, no ale może jest tak, jak powiedziała Elisabeth Lehmann, wciąż jeszcze wiele jest przed nami. To teraz pytanie do pani Lehmann, pani bilans. Pani zajmuje się relacjami z Polską bardzo, bardzo długo. Jaki jest ten bilans po 30 latach? Also ich beschäftige mich noch keine 30 Jahre mit Polen, aber 15 sind es bestimmt schon. Jetzt höre ich die polnische Übersetzung hier in dem Stream. Also die Bilanz ist, als ich angefangen habe mit der Polen-Berichterstattung, war wirklich so eine Art Hype, also dass man auch wirklich fast jedes Thema anbieten konnte. Aber auch da muss ich sagen, man musste sich immer schon seine Nischen suchen. Aber es gab eine Zeit, vor allen Dingen während der Wirtschaftskrise, erinnere ich mich, während der Weltwirtschaftskrise, durch die Polen ziemlich gut durchgekommen ist, gab es eine Zeit, wo Polen immer als das Positivbeispiel in Europa dargestellt wurde. Also Polen wurde deutlich weniger getroffen als andere Länder in Europa. Und es wurde gerne das junge, moderne, hippe Polen gezeigt, was es ja bis heute ist. Also Polen und Deutschland unterscheiden sich ja auf den ersten Blick überhaupt nicht, wenn man in den beiden Ländern ist. Und das hat in der Tat in den letzten Jahren wieder
abgenommen. Das ist wieder rückläufig geworden. Man konzentriert sich eben wirklich wieder mehr auf die geschichtlichen Themen, was verschiedene Gründe hat. Also was mich sehr ärgert, ist, dass das Stereotype wieder in die Polenberichterstattung in Deutschland zurückgekehrt ist, wo ich dachte, das hätten wir vielleicht ein bisschen überwunden, dass man, ja, also dass man eben ein ganzheitliches Bild in Deutschland eine Zeit lang gezeigt hat oder zeigen konnte und das auch akzeptiert wurde. Und jetzt wird häufig eben, ist das Interesse groß an Regierungsberichterstattung, also Kritik an der Regierung, welche neuen Maßnahmen die Regierung wieder in Sachen Geschichtsschreibung ergriffen hat und so weiter. Und das ärgert mich oft. Und ich glaube aber, da haben beide Seiten noch ihre Hausaufgaben zu machen. To teraz jeszcze na koniec pytanie do Wiktorii Marciniak, którą, jak już Państwo wiedzą, powiedziałam, jest o 6 lat młodsza niż podpisanie tego historycznego dokumentu 17 czerwca 1991 roku w Bonn. Jak ty patrzysz w takim razie na te relacje, także jako teraz młoda, wschodząca dziennikarka, na te relacje polsko-niemieckie? Czy czujesz, że traktat podpisany dawno temu z twojej perspektywy stworzył ramy polityczne, w których ty także jako osoba z polskimi korzeniami w Niemczech możesz żyć w lepszym świecie, w lepszej rzeczywistości? Jak ty patrzysz na ten bilans tego 30-lecia w relacjach polsko-niemieckich? Genau, also erstmal würde ich sagen, dass dieser Aussöhnungsprozess eigentlich vor dem historischen Hintergrund eigentlich einen kleinen Wunder gleicht und auch anderen Ländern als Riesenbeispiel dienen kann. In meinen Interviews, die ich dann auch geführt habe und auch aus meiner eigenen Erfahrung aus den letzten Jahren, kann ich schon sagen, dass ich beispielsweise in der Grundschule oder auch in der Schule musste ich mir noch irgendwelche Polenwitze anhören, Polenklauen, und wie gesagt, in den Interviews ist es dann auch oft durchgekommen, dass in der Wahrnehmung der Deutschen Polen Autodiebe sind. Und diese Wahrnehmung hat sich total verändert. Also wenn man jetzt an Polen denkt, dann denkt man an fleißige Handwerker beispielsweise. Und da muss ich sagen, hat sich die Wahrnehmung halt auch durch die mediale Berichterstattung verändert. Und genau, ja, das war's. To jest dobra puenta, Wiktorio. Bardzo dziękuję i ogromne gratulacje dla ciebie. Laureatka w kategorii radio, w kategorii telewizja Elizabeth Lehmann, multimedia Daniel Olczykowski, nominacja w kategorii prasa oczywiście Tomasz Kurjanowicz i Simone Trider także w kategorii radio. To jest ta piątka najlepszych dziennikarzy polsko-niemieckich z Polski i z Niemiec. Było ich w sumie 29. Tyle osób zostało nominowanych w tym roku. Prac zgłoszonych zostało 188, rekordowa liczba, w poprzednim roku 181, także pomimo lockdownów, kryzysu, pandemii, różnych przeciwności losu, tych prac przybyło i są one coraz lepsze. Wszystkie możecie Państwo przeczytać, zobaczyć, wysłuchać na stronie Polsko-Niemieckich Dni Mediów, Dni Mediów, tam znajdziecie pracę tych wybitnych dziennikarek i dziennikarzy. Bardzo Wam dziękuję, wszystkiego dobrego i ogromne gratulacje. Dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I to, proszę Państwa, ostatni punkt 14. edycji Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Bardzo dziękuję Państwu za komentarze, pytania, które pisaliście, wysyłaliście do nas na czacie, zarówno na YouTubie, chociaż przede wszystkim na Facebooku. Dziękuję za tę interaktywność w czasie tego dnia. Dziękuję ogromnie tłumaczom. I będę mówił bardzo wolno, żebyście Państwo mogli wysłuchać ich nazwiska. Wiem, że oni by woleli, żeby wszystko to, co powiedziałem wcześniej, było powiedziane wolniej. No ale trudno.
Krystyna Kopczyńska, Katarzyna Koperska, Monika Korzyczka, Joanna Lubiecka, Monika Ordon-Krzak, Janusz Obsana. To dzięki waszej pracy mogliśmy się dzisiaj dobrze komunikować i wymieniać ze sobą argumenty dotyczące naszej pracy, ale także relacji polsko-niemieckich. Ogromne podziękowania. Jeszcze raz dziękuję organizatorom, przede wszystkim Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Zeitstiftung i wszystkim regionom przygranicznym dzisiaj, szczególnie zachodniopomorskiemu, bo to właśnie ten region jest gospodarzem tej edycji Dni Mediów, ale także wszystkim innym, Brandenburgii, Mecklenburgii, Pomorzu Przedniemu, Saksonii, Lubuskiemu i Dolnemu Śląskowi. Za rok, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że spotkamy się już w rzeczywistości realnej, że ta wirtualna oferta będzie tylko czymś dodatkowym i za rok spotkamy się w Saksonii. To już wiadomo, w Görlitz, czyli w tym jednym z trzech dużych miast na granicy polsko-niemieckiej, Görlitz-Gorzelec, inne to jest Frankfurt nad Odrą, Słubice i Guben-Gubin. My będziemy w Saksonii, będziemy za rok w Görlitz. I teraz też jest na koniec przesłanie już od przyszłorocznych współorganizatorów polsko-niemieckich Dni Mediów. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za rok. Bądźcie zdrowi.